Dzień dobry. No tak, to można sprzątać, prawda? 30 sekund, kuchnia ogarnięta. Co prawda jeszcze nie jest idealnie, bo przydałoby się umyć okna i wyprać firankę, ale mam dzisiaj moc, więc może się ogarnę. Ale nie mam już płynu do okien, jak widzieliście. Do mycia blatów tutaj wszystkiego wlałam sobie do butelki ocet, połączyłam z wodą i tym po prostu objechałam wszystkie powierzchnie płaskie. Mam tutaj pierogi, one już są zamrożone, każdy leży osobno. Teraz dam je do woreczków i czasami w wyjątkowych sytuacjach będę miała ułatwienie. Rzucę je tylko na wodę i gotowe. Oho, znowu słyszę Grześka u mamy. On tam lubi siedzieć sobie z laptopem, ponieważ nikt mu nie przeszkadza, może się skupić, a jest troszeczkę cieplej niż u nas w biurze. Oczywiście tam też jest ogrzewanie, ale akurat teraz nie palimy w piecu, a biuro znajduje się w piwnicy. Ojej, ale namieszałam. Generalnie idę do Grześka, ponieważ chcę, żeby przyniósł mi butlę z płynem do spryskiwaczy. Widziałam taki patent, chyba u pedantuli, żeby okna właśnie myć płynem takim do spryskiwaczy, do samochodów. Raz, że ponoć efekt jest super, a dwa, to o wiele taniej, bo zobaczmy, tam 5 litrów kosztuje, nie wiem, około 20 zł, prawda? Czasami nawet można taniej kupić, a taka buteleczka, wiadomo, typowo do okien, kosztuje około 7-8, a mamy tam mało. Grzesiek, co tam chowasz? Co ty tam chowasz? Ania, uciekaj. Widziałam, coś innego. Nie nagrywaj, bo tu schowałeś. Moje dane są do wody. Coś innego schowałeś. Nic tu nie ma. Rączki na stół. Nic tu nie ma. Rączki na stół. Musię mi jakąś zrób, bo jeszcze mam dużo pracy. Coś słodkiego, bo jakiś papier schowałeś. No, nic, co ty. Zaraz zobaczymy, czy wąsów nie masz jakichś czekoladowych. Słuchaj, potrzebuję płyn do spryskiwaczy. Jest, na hali. Wiem, że jest. Nawet duży zapas. Załatwisz? Tak. Załatwię, ale nie teraz. Tak szybko nie działam, Ania. Daj mi trochę czasu. Grzegorz? Ania, co chwilę ktoś mi przerywa. Co chwilę. Telefony... Nie no dobra, pójdę sobie sama. Powiedz tylko, na której hali. Teraz ja ci przyniosę. Spokojnie. A po co ci to? Do okien. Płyn do mycia, do spryskiwaczy do okien? A co, nie może być? Taki śmierdzący jest. Taki, wiesz, to do ciężarówek jest. Taki... No nie bardzo. I czar prysł. Jak widzicie, my naprawdę bardzo często korzystamy z tej aplikacji. Mamy na swoim koncie 215 zł. Chyba ja korzystam, Ania, bo tu jestem ja. A my mamy... Grzegorz. Wszędzie jesteśmy wspólnie pologowani. Adresy mailowe, jakieś konta na Facebookach, nie Facebookach, wszędzie razem. Słuchajcie, na 11 listopada jest mega wyprzedaż na AliExpress. W Chinach jest to naprawdę prawdziwe święto, takie właśnie wyprzedażowe, dlatego będą bardzo duże obniżki właśnie na tej platformie. I słuchajcie, wiadomo, jak to z obniżkami bywa. Czasami zwyczajnie sprzedawcy chcą nas nabić w butelkę, a dzięki wtyczce z Letyshop możecie sobie sprawdzić, czy dany sprzedawca rzetelnie obniżył cenę, czy na przykład sobie ją podniósł po to, żeby w dzień wyprzedaży, czy dzień przed wyprzedażą obniżyć ją i po prostu próbuje nas oszukać. Więc jeżeli sobie pobierzecie, zainstalujecie wtyczkę, to macie nad tym kontrolę i zobaczycie, u kogo warto kupować, a u kogo nie. Oprócz tego, że jest wyprzedaż, że będzie po prostu taniej, to Letyshop przygotował specjalny kod rabatowy, który mam nadzieję, że Kasper to gdzieś tutaj wyświetli. Może tutaj? A może tu? Albo daj tu. Albo tu, na tej szafie daj. Tak więc dzięki temu zyskujecie trzykrotny cashback na 11 zakupów i maksymalna kwota zwrotu przy jednych zakupach to 40 zł.
jako prawdziwa zakupocholiczka mogę Wam powiedzieć, że najlepiej zrobić sobie listę zakupów wcześniej, ponieważ na tego typu wyprzedażach wszystko szybko znika, więc po prostu kiedy już wybije godzina startu, fajnie mieć to wszystko przygotowane i tylko i wyłącznie za to zapłacić, żeby po prostu zdążyć. Oczywiście pod filmem zostawiam link do Letyshop. A powiedzcie tak szczerze, co kupiliście najfajniejszego na AliExpress? Bo pewnie to, czym się zawiedliście, to łatwiej byłoby, ale interesują mnie prawdziwe perełki. A na obiad u nas dzisiaj będzie karkówka. Pokroiłam sobie ją, tak ponacinałam i powkładałam do tego cebulę. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Będę to teraz piekła w naczyniu żaroodpornym. Mam nadzieję, że będzie dobra, ale ładnie pachnie. O, tu takie porządki mamie zrobił. Wszystko z torby powyrzucał. Misia, to ty? Oj, czuć, że dziewczynka już ma roczek. Wielkie zmiany u nas. Dzisiaj pierwszy raz Livia nie poszła rano spać, więc chyba faktycznie czas się przestawiać. Ciężko będzie na początku, bo teraz mieliśmy taki stały rytm dnia. No ale tu nic, wygląda na to, że tylko będzie szła spać w południe, więc zbieramy się na dwór. Raczej nie chciałabym, żeby w wózku zasnęła. Zazwyczaj tak staram się robić, żeby spała w domu, ponieważ ja w tym czasie mogę coś ogarnąć, a w wózku to tylko spacer. Coś ciepłego dla Jasia. Twój ulubiony pokój, co? Tyle zabawek. A może pójdziemy zobaczyć, czy jeszcze maliny są? Może tak. Może tak? To idziemy. Listopad, ale są ostatnie sztuki. Jeszcze tak po garstce na głowę się uzbiera. Livia tylko widzi już to pod krzakiem i da. Dać ci? Da. Dam, już daję dla ciebie. Proszę, Misia. Czy jest jeszcze więcej? Tylko to, co widać tutaj. Ostatnie. Nie ma już, Misiu. Ja już nie widzę. Jeszcze coś dla Livii. Pałac. Jasiu tutaj mnie namawia, żebym kupiła mu Lego, takie jak ma jego kuzynka, i opowiada, że można z niego zrobić pałac, a teraz ostatni gwóźdź programu, idziemy zobaczyć kury. I jeszcze domek można zrobić z tego Lego Duplo. A, i jeszcze domek można zrobić z tego Lego, to jest Duplo, tak? Dobra, poszukamy. Może Mikołaj przyniesie, kto wie? On już zagląda. Do Was przyjdzie? O, mamy pecha. Co to, Livia? Kury? Koko? Zobacz, co Livia zrobiła. Livia nauczyła się pić z nowego kubeczka. I teraz chodzi sobie taka zadowolona i cały czas pić chce. Ale jak nawet wie, że głowy trzeba zadrzeć do góry, jak jej nie leci. Ale te dzieciaki działają tak szybko, się uczą intuicyjnie. Janek przygotował projekt tortu i mówi, żeby tak wyglądał tort dla Livii, tak? Taki upieczemy? Tak. A tych świeczek chyba jest więcej. Ile dla Livii powinno jest być? 1, 2, 3, 4. A kto będzie miał 4 lata? Ja, to ten może, że to ten chyba będzie dla mnie. Chyba tak. A zobacz, co ja tutaj dla ciebie mam. Taką zagadkę. Chodź tutaj obok mnie. Ciekawe, czy znasz te literki. Powtórzymy sobie. A, E,
N. N. U. A. Pięknie. A teraz ja ci zrobię zagadkę. Nie patrz. Dobra, nie patrzę. Mam zamknięte oczy. Już patrz. Co tu napisane? A. U. A. N. N. Teraz to będzie czarodziejskie. Ja dołożę jedną literkę, bo jeszcze jedną mam w ręce. Zobacz. Jak to odczytasz? A, N, I, A. A, N, I, A. Co słyszysz? A, N, I, A. Ania. Ania. I tak się staram pogodzić jakoś, żeby Jankowi poświęcić troszeczkę czasu. Wiadomo, że jeszcze jest tyle obowiązków domowych, że ja nie siedzę przez cały dzień na dywanie i nie mam czasu się bawić, uczyć. Czasami mam wyrzuty sumienia, dziękuję, że jednak nieco zaniedbuję, czy to Janka, ponieważ mam więcej obowiązków przy Liwii, czy jakieś obowiązki domowe, pranie, sprzątanie, ale równoważy się to wszystko. Jeszcze nikt chyba tak bardzo nie ucierpiał. Tutaj mamy L. Pokażę Wam, jak sobie radzę, kiedy Grześka nie ma w domu. Myślę, że mój mąż będzie zaskoczony, co zamówiłam. Tutaj mamy drzwi przesuwne do kuchni i powiem Wam, że nie jestem nimi zachwycona, a teraz jeszcze nam się wyłamało takie coś pod spodem. Taki plastik, który tutaj był. Zamówiłam coś podobnego, ale już metalowe, więc będzie zdecydowanie bardziej wytrzymałe. Janek, zabierz paluszki. A wiecie, dlaczego to jest niebezpieczne? Bo teraz te całe drzwi, jak dzieci chodzą, to po prostu odchylają się i to naprawdę jest bardzo niebezpieczne. Więc widzę tutaj cztery śrubki, przekręcimy i będzie jak nowe, będzie bezpiecznie. Co to za zabawa? Nie. Cuda! A ty z tym kubkiem cały czas. Mamo, to jest moje kubko. No to pij, misiu. Jak już będziecie widzieć ten filmik, to my będziemy po Liwii urodzinach, ponieważ ona ma 6 listopada. I też 6 listopada jesteśmy umówieni na taką sesję świąteczną, rodzinną. Urodzinową sesję robiłam jej już kilka tygodni temu, więc już dostałam zdjęcia, są piękne. Znaczy dostałam na razie w takiej wersji elektronicznej, jeszcze nie wywołane, ale oczywiście będzie i fotoksiążka, i takie do albumu, i jeden obraz zamówiłam. Oj, ciężko się oprzeć i wybrać te najlepsze, kiedy chodzi o zdjęcia dzieci. A wracając do tej naszej nowej sesji, na którą idziemy rodzinnie, to przyszła mi właśnie paczka. Zamówiłam dla Janka na przykład sweter w takie świąteczne wzory. A my nie wiem, w co się ubierzemy. Generalnie przyszedł jeszcze do mnie sweter. Co my tu jeszcze mamy? A, koszula. Więc pokazać Wam, czy nie? O, XS-ka, ale jest mega szeroki, naprawdę. Wygląda jak L-ka. No ale nic, przymierzę i zobaczę. To co ci zerwać, Janek? Co ty byś chciał? Mówi winogron, bo tam jeszcze jest. Dobra, idziemy zobaczyć, czy jeszcze są winogrona. Tak, a ja mogę. To ty może przez okno. Ja ci tutaj odsłonię. Dobrze, żebyś widział. A ty ja wyjdę, na szybciutko. No coś tutaj jest jeszcze. Już mało. Dobra, trzymaj. Umyjemy to zaraz, dobrze? Może się uda zerwać.